Wichura okazała się mniej groźna niż przewidywano, ale i tak strażacy musieli interweniować. Najwięcej pracy mieli w powiatach ząbkowickim, zgorzeleckim, lubańskim i jeleniogórskim. Dominowały te zdarzenia, w których strażacy zmagali się z usuwaniem powalonych, połamanych drzew, które tarasowały szlaki komunikacyjne, tarasowały drogi. Ale też było bardzo dużo takich zdarzeń, w których zwisające konary potęgowały zagrożenia, w związku z czym do nich też trzeba było dotrzeć, też trzeba było je usunąć. Na Dolnym Śląsku prędkość wiatru osiągała nawet 100 km na godzinę. Wczoraj w nocy przeszedł bardzo aktywny niż i w tej chwili już opuścił Polskę, jest nad Białorusią. Także w tej chwili mamy zdecydowane osłabienie prędkości wiatru. W ogóle to są nieporównywalne prędkości w tym, co było wczoraj. We Wrocławiu było spokojniej, ale nie obyło się bez uszkodzeń. Wichura spowodowała awarię sieci elektrycznej na Złotnikach i Kuźnikach. Dużo bardziej ucierpiało natomiast stronie śląskie. Wiatr zerwał dach z budynku mieszkalnego, w związku z czym konieczna była ewakuacja 27 osób. Strażacy oczywiście zabezpieczyli ten dach, żeby nie doszło do dodatkowych, niepotrzebnych kosztów przy remoncie. Poza tym na szczęście nie było osób poszkodowanych. To jest pozytywny bilans. Synoptycy uspokajają, że następne dni, choć chłodne, będą spokojniejsze i bez silnego wiatru. Owszem, będzie napływało chłodniejsze powietrze, także w najbliższych dniach będzie łagodna zima. W najbliższych dniach, to znaczy mówię o weekendzie. Przewidujemy jakieś słabe opady śniegu, a temperatura maksymalna będzie tak z przejściem przez zero, od minus 2 do plus 1. Na Dolnym Śląsku w interwencjach brało udział ponad 1200 strażaków. Mimo takiego zaangażowania dużo gorzej wspominają ubiegłoroczne październikowe wichury niż te z poprzedniej nocy. Jednak orkan okazał się bardzo spokojny, nawet odnosząc się do październikowych wichur, gdzie skala tych zagrożeń, skala zdarzeń była naprawdę duża. Pomimo stabilizacji pogody, mieszkańcy Dolnego Śląska nadal powinni zachować ostrożność. Przede wszystkim należy parkować pojazdy w miejscach nienarażonych na spadające konary oraz usunąć zbędne rzeczy z balkonów i ogródków. Dla Echo 24 Joachim Tomczyk.